kolejny kontrakt, tym razem na zachodnim wybrzeżu Danii, w miejscowości Vlis. Przed nami zrzucenie pokrycia wykonanego przez tak zwanych druciarzy, czyli firmę wykorzystującą brak znajomości tematu przez inwestora. Bywa, że i tak się kończy, ale dość na ten temat. Wykonujemy strzechę trzcinową z zabezpieczeniem konstrukcji w systemie Polfibra. Jest to izolacja wykonana z płótna polimerowo-szklanego oraz impregnacja powierzchni strzechy. W trakcie realizacji zaskoczyła nas zima, ale nie wstrzymało to prac. Dodatkowo inwestor zażyczył sobie wykonanie okienka w połaci. Zrobiliśmy je jako lukarnę z dwuspadowym daszkiem i własną kalenicą. Wykończenie budynku to miedziana kalenica i miedziany daszek kominowy. Inwestor dał nam wolną rękę w kwestiach wykończenia okien, więc mogliśmy wykazać się inwencją, a oto za chwilę Państwo zobaczycie jej efekt. Każdy budynek, w którym realizowaliśmy strzechę, oznaczany jest przez nas certyfikatem gwarancyjnym umieszczanym w widocznym miejscu. To w przypadku pożaru pozwala zorientować się strażakom, jak wykonane jest zabezpieczenie i ułatwia akcję gaśniczą. Teraz możecie Państwo zapoznać się z efektem końcowym naszej pracy podczas przygotowań do impregnacji powierzchni. Gdyby temat Państwa zainteresował, zapraszam do naszego serwisu w internecie pod adresem www.strzecha.eu bądź serwis angielskojęzyczny www.touching.eu. Zapraszam serdecznie, do widzenia.